4 sierpnia 2024 roku w trzeciej kolejce BetClick drugiej ligi Zagłębie Sosnowiec zagrało z Resowią. W poprzednim sezonie Zagłębie Sosnowiec i Resowia rywalizowały na zapleczu w jednej lidze, a teraz spotkały się w dwóch lidze. Bartek Boruń w trakcie przyjmowania piłki w polu karnym został zaatakowany przez Adamskiego i padł na murawę. Powinien zostać przyznany rzut karny dla Zaglemmyj, jednak arbiter był innego zdania. 15 minuta zmiana arbitra głównego, Karol Iwanowicz doznał urazu nogi i zastąpi go arbiter techniczny Maciej Węgrzyk z Rybnika. Podczas zmiany sędziego kibice Zagłębia zorganizowali pokaz ognia zapalającego. Na stadionu ArcelorMittal Park było 5882 kibiców. W 43 minucie niesłusznie nie został uznany gol Kamila Bilińskiego, który, według sędziów, był na spalonym. Po centrze z prawej strony Bartka Borunia i kiksie Radosława Bąka, Kamil Biliński z bliska mocnym strzałem otworzył wynik. Po dośrodkowaniu piłki z lewej strony przez Szymona Zalewskiego, niepilnowany Joel Valencia technicznym uderzeniem trafił idealnie w lewy róg bramki gości. 79 minucie! Gola dla naszej drużyny z nowym zawodnikiem oznaczony numerem 17! Joel! Dobry wieczór. Tak. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji po meczu Zagłębie Sosnowiec Resowia Rzeszów. Wynik tego spotkania to 2-0 dla drużyny gospodarzek. W pierwszej części naszego pomeczowego spotkania z dziennikarzami jest trener drużyny Resowi Rzeszów, pan Jakub Żukowski. Witam serdecznie, trenerze, i poproszę o komentarz pomeczowy. Witam. W pierwszej kolejności chciałem pogratulować zespołowi Zagłębia trzeciego zwycięstwa z rzędu. Nie ukrywam, że my również tutaj przyjechaliśmy po zwycięstwo, tak jak w każdym meczu, i naszym celem było to, że to my będziemy mieli po trzech kolejkach 9 punktów. Niestety gospodarz okazał się lepszy o dwie bramki i musimy wracać smutni do Rzeszowa. Co do meczu, był to mecz bardzo, bardzo szarpany, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie tej takiej płynności gry było zdecydowanie za mało. Druga połowa zaczęła się niefortunnie dla nas po naszych gdzieś tam błędach indywidualnych. Tracimy bramkę i to mocno skomplikowało naszą sytuację. Natomiast jestem zadowolony z jednej rzeczy, że mój zespół pokazał charakter i do samego końca próbował odmienić losy tego spotkania. Oczywiście najpierw zdobyć pierwszą bramkę, a później próbować ten mecz wyrównać. Niestety nie udało nam się, ale no jest to dopiero trzecia kolejka, więc no jeszcze jest dużo, dużo przed nami. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie, to dziękuję za udział w tej części konferencji i za chwilę wracamy z drugą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W drugiej części konferencji po spotkaniu Zagłębia Sosnowiec z Resowią Rzeszów jest z nami trener zwycięskiej drużyny, pan Marek Saganowski.
Witam serdecznie, trenerze, i poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym pogratulować tutaj całej mojej drużynie, która wykazała się dużym dalej zaangażowaniem. Pracowaliśmy w tym okresie tego mikrocyklu nad pewnymi aspektami, które dzisiaj się sprawdzały. I gratuluję zwycięstwa. Cieszę się bardzo. To jest trzecie zwycięstwo z rzędu. I to nie jest przypadek, że my wygrywamy, bo ta drużyna naprawdę ma przede wszystkim bardzo silny mental, ma przede wszystkim konkretne założenie, które stara się wykonywać. I wiadomo, pierwsza połowa może to nie wyglądało tak, jak powinno wyglądać, natomiast w drugiej połowie przejęliśmy mocną inicjatywę i Resowia nie miała nic do powiedzenia. Oczywiście w tej pierwszej połowie kilka takich sytuacji kontrowersyjnych, bo wszędzie wobec ludzie do mnie wypisują i mówią, że pierwsza sprawa to jest rzut karny, druga sprawa to nie było spalonego. O ile ze spalonym to jest dosyć dynamiczna sytuacja i można się pomylić, ale z karnym nie wiem, o co chodzi. Tak samo chciałbym tutaj zaznaczyć, że w ostatnich trzech meczach, które wygraliśmy, w pierwszym meczu z Grudziądzem jest ewidentna ręka. Tracimy bramkę na meczu z rekordem przy wyniku 1-1 czy 1-0, już dokładnie nie pamiętam. Powinna być czerwona kartka, tej czerwonej kartki nie ma. Dzisiaj dwa błędy. Zaczynam się niepokoić, jeśli chodzi o to sędziowanie. Ja rozumiem, że każdy z nas popełnia błędy, no ale 5 błędów na 3 mecze to jest dosyć dużo. Cieszę się tak samo jak zespół z tego, że wygrywamy. Myślę, że to jest taki najmniejszy wymiar kary, jeśli chodzi o nasze sytuacje, bo w drugiej połowie mieliśmy kilka kontrataków, z których powinniśmy przynajmniej jeszcze dwie bramki strzelić. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Ja tutaj w środę czeka nas mecz Pucharu Polski z Sandecją Nowe Sącz. Czy to będzie jakaś próba dania większej okazji do tych zawodników, którzy do tej pory grali mniej w lidze? Zobaczymy jeszcze. Na dzień dzisiejszy jeszcze żeśmy na ten temat nie rozmawiali. Ten plan będzie jutro przedstawiony i musimy porozmawiać ze sztabem. Oczywiście dzisiaj dosyć ciężkie warunki i jeżeli ktoś będzie czuł zmęczenie, czy będą jakieś dolegliwości, to wtedy pewnie jakieś roszady będą, ale na pewno wyjdzie zespół najsilniejszy, jaki mamy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział w konferencji i serdecznie zapraszamy na środowy mecz Pucharu Polski z Sandecją. Dziękuję bardzo.